Siemanko Miedziowi, witajcie z Mielca, gdzie dziś nasi piłkarze zmierzą się z tutejszą Stalą na tym obiekcie. Zapraszam Was serdecznie do krótkiej relacji z tego, co dzisiaj działo się tutaj na tym stadionie. I jak zawsze pamiętajcie o tym, żeby subskrybować nasz kanał. Zaczynamy! Powiedzcie mi, jaki wynik dzisiaj obstawiacie? 2-1 dla Stali, Mielec wygra! 2-1 dla Stali! 2-1, 2-1 dla Stali! A ja powiem, bo nic nie do Stali. Nikt na Zagłębie nie stawia? Nie! Nie? A który piłkarz z Zagłębia najgroźniejszy, waszym zdaniem, dzisiaj? Żaden! Żaden! 2-0 myślę. 2-0 dla Stali? Albo 1. A jakby tam miał pan wymienić, którego zawodnika z Zagłębia lubi się najbardziej obawiacie? Kto najgroźniejszy będzie z Zagłębia? Nie znam żadnego. Nie, bo to słaby klub. Słaby zespół? Nie, to jest dobry zespół. Trudno, że tam nawet są lepsze w statystykach ustali. Dobra, ale słaby. Dla mnie słaby. Ja jestem z Tarnowa, ogólnie jeżdżę po meczach, mam jeszcze, zbieram koszulki meczowe i właśnie chcę Tomka Pieńko, mam plakat taki drukowany, lepszy, dla Dawida Kurminowskiego, ale go w kasie nie ma. No Dawida nie ma dzisiaj, a czemu akurat Pieńko? No, po prostu lubię zawodnika. Jest zawsze kilku zawodników, których bardziej śledzę, lubię i dlatego próbuję. Co mecz, tak? Co mecz. Próbujesz wyrwać koszulkę? Czasem tutaj, czasem nie cieszę, no co mecz. Co, udaje się zazwyczaj, czy rzadko? Ciężko, ciężko jest, ale coś tam mam w sobie.
czwórka zaprosił. Jest, jest. Dawaj Kamil. Chłopek! Chłopek, pole karne! Chłopek, pole karne! Chodź!